Dzień dobry. Jest to historia dla klasy piątej, a dzisiaj opowiem, co się działo, zanim powstała Polska, czyli zaczynamy od najstarszego osadnictwa na ziemiach polskich. Najstarsze ślady człowieka na ziemiach polskich pochodzą sprzed 800 tysięcy lat. W tym czasie część tych terenów zajmował lądolud, więc było chłodniej. Po ociepleniu się klimatu pojawiły się lepsze warunki do życia, więc od VI tysiąclecia przed naszą erą ziemie te zamieszkiwały różne ludy. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że w okresie od około 1350 lat przed naszą erą do około 400 lat przed naszą erą rozwijała się tu kultura łużycka. To właśnie do tej kultury należał lud, który zamieszkiwał gród w Biskupinie w Wielkopolsce. Zajmował się on uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Swój gród zbudował na sztucznej wyspie na jeziorze. Była to osada obronna otoczona palisadą. Inną pozostałością po najstarszych mieszkańcach naszych ziem są kurhany, czyli grobowce w kształcie kopca lub też kamienne kręgi. Jak to się stało, że Słowianie pojawili się na ziemiach polskich? Pamiętacie upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego? W czasie wielkiej wędrówki ludów, które wówczas nastąpiły, plemiona dotychczas zajmujące tereny Europy Środkowej powędrowały na zachód. Natomiast w V–VIII wieku obszary wschodniej, południowej i środkowej Europy zajęły plemiona Słowian, naszych przodków. Byli oni podzieleni na wiele plemion, lecz ich język był podobny, tak samo jak zwyczaje, wierzenia i obrzędy. Słowianie zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem i łowiectwem. Posiadali znajomość garncarstwa i kowalstwa. Wśród Słowian byli też wojownicy, a ich uzbrojenie stanowiły włócznie, łuki i tarcze. Dość częste walki i konflikty z sąsiednimi plemionami sprawiły, że plemiona słowiańskie budowały konstrukcje obronne, takie jak grody i umocnienie na wzgórzach, aby się chronić przed najazdami. W co wierzyli Słowianie? Słowianie czcili wielu bogów związanych z siłami natury. Jednym z najważniejszych bogów mitologii Słowian był Swaróg, bóg związany z ogniem i słońcem. Z kolei Perun władał niebem i piorunami, był naczelnym bóstwem Słowian wschodnich. Świętowit to bóg urodzaju, płodności i wojny. Przedstawiano go jako postać patrzącą w cztery strony świata. Słowianie czcili także różne bóstwa związane z naturą, sprawujące opiekę nad lasami, rzekami i górami. Wierzyli, że bóstwa mają wpływ na różne aspekty świata naturalnego i życia ludzkiego. Za święte miejsca, w których czczono bóstwa, często uznawano góry, takie jak Ślęża, święte gaje, źródła lub pieczary. A jakie były pierwsze państwa słowiańskie? Jednym z pierwszych państw słowiańskich było państwo wielkomorawskie. Powstało ono około 830 roku na Morawach, czyli na terenie współczesnych Czech. Stopniowo powiększało swoje tereny poprzez narzucanie władzy sąsiadującym plemionom, np. zamieszkującym ziemię obecnej Słowacji. Władca wielkomorawski Rościsław sprowadził misjonarzy, braci Cyryla i Metodego z Bizancjum w celu chrystianizacji swoich poddanych. Cyryl stworzył specjalny słowiański alfabet zwany głagolicą, oparty na alfabecie greckim, co pozwoliło przetłumaczyć Biblię na język Słowian. Państwo wielkomorawskie osłabło i uległo rozpadowi w drugiej połowie X wieku w wyniku konfliktów wewnętrznych oraz ataków ze strony węgierskich najeźdźców. Po upadku państwa wielkomorawskiego na ziemiach z zachodniej Słowiańszczyzny powstały Czechy. Słowianie południowi utworzyli Serbię i Chorwację. Z kolei Słowianie wschodni założyli Ruś Kijowską. Jakie plemiona natomiast zamieszkiwały ziemie polskie? Jeśli spojrzycie na mapę, zobaczycie, że na północy nad Bałtykiem mieszkali Pomorzanie, w środkowej części Mazowszanie i Polanie, a na południu Lędzianie, Wiślanie, Opolanie i Ślężanie. Wśród tych plemion najsilniejsze okazały się dwa, które założyły państwa. Byli to Wiślanie zamieszkujący tereny dorzecza Wisły, czyli okolice Krakowa i Myślicy, a drugie państwo stworzyli Polanie, zamieszkujący tereny wokół swojego grodu Gniezna. Państwo Wiślan nie przetrwało długo. Za to Polanie dzięki sukcesom w podbojach podporządkowali sobie większość plemion żyjących na obszarze dzisiejszej Polski. W X wieku stworzyli silne państwo Polan. I stąd właśnie wzięła się nazwa naszego państwa, czyli Polska. Dziękuję za uwagę, zapraszam do innych naszych filmów i do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.